Około 200 przedstawicieli myśliwych, rolników oraz środowisk prawicowych pikietowało pod hasłami m.in. łapy precz od lasów państwowych czy leśnicy i myśliwi prawdziwymi gospodarzami lasów. Wśród nich był Tomasz Pieczonka ze Związku Zawodowego Wspólna Sprawa, który zrzesza myśliwych. Pracownicy zakładów usług leśnych, lokalni myśliwi, lokalni leśnicy, dodatkowo jeszcze tutaj z tego co wiem to są rolnicy, przyjechali. No i dlaczego się spotykamy? Spotykamy się dlatego, ponieważ dzisiaj przyjeżdża tutaj wiceminister środowiska pan Mikołaj Dorożała. No i powstało tutaj wokół Bielska Białej wiele takich społecznych komitetów, jakichś organizacji, które chcą wyłączyć lasy wokół Bielska Białej z produkcji leśnej. Tego się my sprzeciwiamy, temu się sprzeciwiamy, ponieważ no, z jednej strony to będzie strata dla ludzi pracujących w tym lesie, leśników, zakładów usług leśnych, drwalów, ale z drugiej strony praktycznie myśliwi stracą miejsce, gdzie będą mogli wykonywać polowania. Praktycznie trzeba otwarcie o tym powiedzieć, że leśnicy, rolnicy, myśliwi to jest jeden twór. To są jak połączone naczynia, ściśle ze sobą związane. W takim miejscu stoimy, że nie widać może tych lasów, ale tutaj mamy przepiękne lasy przebudowane po rozpadzie Świerczyn. Myśliwi te lasy znają praktycznie od samego początku. Od momentu posadzenia przez leśnika, wypielęgnowania tych lasów, należy prowadzić gospodarkę łowiecką. Ta gospodarka łowiecka, gdyby nie była prowadzona, to po prostu nadmierna populacja zwierzyny płowej doprowadzi do tego, że po prostu ten las byłby, praktycznie by przestał, można powiedzieć, istnieć. I dlatego temu się sprzeciwiamy. Dodatkowo budzi to kolejne emocje, ponieważ już i tak jest problem, że ta zwierzyna schodzi w sposób jakiś tam nie do końca kontrolowany do miast, ponieważ tereny w mieście są wyłączone z gospodarki łowieckiej. Nie wolno polować w odległości 150 metrów od zabudowań zgodnie z prawem. Kolejna rzecz, sprzeciwiamy się też temu, co robi pan minister, ponieważ od objęcia jego rządów i zajęcia się resortem leśnictwa, łowiectwa, cały czas mówił, że będzie słuchał strony społecznej. On w tym momencie słucha niby strony społecznej, ale to są niewielkie organizacje ekologiczne, mające krótką historię, a nas, myśliwych w Polsce, jest 130 tysięcy ludzi. 130 tysięcy ludzi. Doprowadziło to do powstania Związku Zawodowego Wspólna Sprawa, który reprezentuje nie tylko myśliwych, ale i ludzi przyjaciół polskiej przyrody. Nawet rolnicy do nas też należą. Także my po prostu walczymy o to, żeby ta polska przyroda miała się jak najlepiej. My ją najlepiej znamy. Nie pozwolimy, żeby po prostu część organizacji, która nie zna tak do końca lasu, gospodarki łowieckiej, mówiła nam, co my mamy robić. Trwają rozmowy, żeby na przykład kilka gatunków ściągnąć z listy gatunków zwierząt łownych. Temu się też sprzeciwiamy, ponieważ to musi być konsultowane z myśliwymi. Nic o nas bez nas. To myśliwi doskonale znają biologię tych gatunków i to dzięki myśliwym te gatunki przetrwały. Chcę tutaj też przypomnieć, że to dzięki myśliwym mamy uratowanego po wojnie żubra w Polsce, mamy bobra uratowanego. To dzięki myśliwym dbamy o to, żeby populacja głuszca cietrzewia miała się znakomicie poprzez redukcję drapieżników. Także myśliwi naprawdę mają duży wkład w ochronę przyrody w Polsce. I ten głos nie może być po prostu niezauważalny. Zresztą widać, proszę Państwa, ile nas tutaj przyszło. Jest nas bardzo dużo. Nie patrzyłem nawet, ile tam jest po sąsiedzkiej stronie. Dlatego jesteśmy tutaj. No, taką rzecz przyniosłem specjalnie z dedykacją dla pana Mikołaja Dorożały, ponieważ on jest trenerem pilatesu czy fitness. Nie wiem, to jest, ja się nie znam. Ja się nie znam na tym, po prostu ja się znam na łowiectwie, na myśliwstwie. I mamy tutaj taki prezent dla pana Mikołaja Dorożały. Zobaczymy, czy przyjmie. To do jogi, ale może do pilatesu. Podobno, że one się do tego nadają. Osoby popierające inicjatywę Lasy wokół miast i Stowarzyszenie Olszówka domagające się całkowitego wstrzymania wycinki lasów trzymały m.in. transparenty z napisami „Zaleje nas, gdy zniknie las”.
W rękach mieli fotografie wyciętych drzew. Pikietujący uważają, że lasy powinny pełnić trzy funkcje – społeczną, przyrodniczą i gospodarczą. Ich zdaniem pełnią głównie tę ostatnią. Uważają, że budowanie sieci autostrad leśnych pod pretekstem budowy dróg przeciwpożarowych jest sprytnym zabiegiem mającym zasłonić prawdziwy cel ich powstania, czyli sprawny wywóz drzewa z lasu. Z taką opinią nie zgadzają się leśnicy. Tomasz Gawenda, rzecznik Nadleśnictwa Bielsko, podkreślił, że pozyskanie drewna w ostatnich latach zdecydowanie spadło, a leśnicy przede wszystkim dbają o lasy i je chronią. My prowadzimy swoją gospodarkę leśną na podstawie ustawy o lasach, a w ustawie o lasach są zawarte wszystkie te funkcje i wszystkie te cele, które pan redaktor tutaj wymienił, i nic się nie zmienia, no, działamy w tym zakresie, natomiast no, działalność, którą najbardziej widać, to jest niestety ta działalność produkcyjna, no i taki odbiór poniekąd nas nie dziwi. Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Bielsko w ostatnich latach zdecydowanie spadło. To jest pokłosiem różnych tam czynników, natomiast generalnie możemy powiedzieć, że sukcesywnie to pozyskanie spada. W tym momencie jest gdzieś na poziomie 35 tysięcy metrów sześciennych rocznie, przy czym powiedzmy jeszcze 10 lat temu cieliśmy 60 tysięcy. No tu były, tak jak mówię, różne czynniki, różne procesy tam w tym lesie zachodziły i z tego względu musieliśmy to robić. Teraz możemy ten las użytkować troszkę mniej intensywnie i tak właśnie postępujemy. Gościem specjalnym był wiceminister Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody. Od razu zaznaczył, aby nie spodziewać się po wizycie żadnych konkretnych decyzji. Dodał także, że głównym problemem poprzedniej władzy było to, że dialogu nie było. Strona społeczno-przyrodnicza była spychana na margines. Teraz tam mówienia tutaj na miejscu, myślę, że to też jest dobra okazja do tego, żeby porozmawiać o gospodarce leśnej tutaj na miejscu. O postulatach różnych stron, strony przyrodniczej, społecznej, leśnej. Mamy przedstawicieli samorządów, mamy przedstawicieli zakładu usług leśnych, też zaprosiliśmy na to spotkanie. Pokazuje nam cały proces na Polskiej Narody Lasach, który prowadzimy, pracę zespołu, który został powołany w ministerstwie, i wszyscy mają swoich przedstawicieli. Pokazuje, że to jest oczywiście trudniejsza droga, ale chyba ta ma sens, dyskusja ma sens. Przesiedliśmy 6 godzin w ministerstwie właśnie na zespole do spraw ochrony lasów. Mamy o planach i podobnie dzisiaj po prostu trzeba się spotkać z problemem. Główne zasadnicze problemy, proszę zobaczyć, jakie są nastroje, tak? Jak łatwo się możemy antagonizować. Teraz głównym problemem poprzedniej władzy było to, że tego dialogu nie było. Strona społeczno-przyrodnicza była spychana na margines. Dzisiaj ja wracam do Sosnowca z Katowic, mieliśmy spotkanie z Nadleśnictwem Katowice. Świetne wspólne wyjście w las, leśnicy, przyrodnicy, samorządowcy. Wszyscy razem rozmawiamy o tym, jak robić lasy i takie rodzaje dialogu chcielibyśmy prowadzić. Także ja też chciałem uspokoić, że tu nie przyjeżdżam, żeby coś teraz ogłaszać już dzisiaj. I też proszę nie dać się zwieść tym różnym hasłom, które tutaj padają. Do tej pory nikt nie stracił pracy w zakładach usług leśnych, łącznie z Podkarpaciem, gdzie mamy moratorium. To się naprawdę da zrobić w sposób sensowny. I apeluję, żeby nie powielać tych fake news, tylko pracować na dobra lasów, tego chcą mieszkańcy, tego chcą samorządowcy, tego chcą leśnicy. Musimy się zastanowić, w jaki sposób teraz pokierować tymi pracami przy okazji tych prac w Ogólnopolskiej Narady o Lasach z korzyścią tutaj na polskich działach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.